Hej, 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 cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Tu Natalia. I co wam mogę powiedzieć? Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, byłoby naprawdę bardzo miło, jakbyście zostawili ślad po sobie. To tak słowem wstępu. Jakieś mam tu śmietki. Dobra, nieważne. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was ze zdrapeczką, zobaczcie, krzyżówka XXL z numerem 12 od Wandzi Kozakiewicz. Kochana Wandziu, bardzo serdecznie ci dziękuję, jest mi naprawdę bardzo miło, że i o mnie pomyślałaś, bo to naprawdę bardzo miłe, także ci dziękuję i niezależnie od tego, czy tutaj coś będzie, czy nie, to ja jestem mega szczęśliwa. No i co? Wszystkich was proszę o ogromne czerwone serducha dla Wandzi. A w ogóle to pamiętacie to? To ten likier z wymiany zdrapkowej, co chciałam otworzyć nożyczkami chyba i sobie wbiłam. Także ślad do końca życia. Wymiana zdrapkowa. Także Wandziu, trzymaj kochana kciuki. A ja się biorę za drapanie. Nie dokupywałam żadnych zdrapek, bo i po co? O, zaczynamy od literki I. Nie ma co? Tutaj mam fajny odcinek dzięki Wandzi. Ja taką krzyżówkę bardzo lubię, naprawdę bardzo lubię. Wandzia się mnie właśnie zapytała kiedyś, jaką lubię zdrapkę. Powiedziałam, że tą krzyżówkę lubię. No i tak już jest, no lubię ją. I co wam mogę opowiedzieć? Nie wiem co wam opowiadać, naprawdę. Mam taki mętlik teraz w głowie. Nie wiem. Wszystkie wasze komentarze czytam. Tak, oczywiście wszystkie czytam. Bardzo to jest... O, nie widzicie, kurczę, przepraszam. Bardzo to jest miłe, że odnosicie się do tego, co mówię, bo to taki jakby dla mnie znak, że no, słuchacie mnie. Nie mogło być inaczej. No więc ja się mega cieszę. Już nadrabiam i tak, ja wiem, że ja ciągle mówię, że nadrabiam, ale po prostu nie da się usiąść i nadrobić wszystkiego na raz. Jeżeli człowiek tam nie wchodził na te różne filmiki do różnych kanałów x czasu, to po prostu się tego nie da nadrobić. To mówię, chociaż dwa ostatnie, tak? Co by się udało, no to już będzie naprawdę super. A filmiki, no sami wiemy, jedna osoba wstawi filmik 5-minutowy, a druga 40-minutowy i to tak się schodzi. Tragedia. No, ten pan z Ukrainy, który kupował kawy i tak się wygadał, przestał przychodzić do nas. Może mu głupio, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale przez to przychodzi. Ja się bałam, że będzie teraz ciągle przychodził i po prostu no nie da żyć. A tu proszę, zupełnie co innego. No i co? Co wam mogę powiedzieć? Zapytam się was, czy ruszamy z konkursem? Z rywalizacją zdrapkową, tak? Ze zgłoszeniami. Czy ruszamy ze zgłoszeniami? Jeżeli uznacie, że już możemy ruszać, no to ruszamy, tak, będziemy, jeszcze nie wiem do kiedy, zbierać, no ale tak, żeby po prostu do połowy listopada albo do końca listopada będziemy zbierać się, raczej zdrapki na rywalizację. No i tak wstępnie coś tam rozmawiałam z niektórymi osobami. Mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie, że to wyjdzie tak, jak powinno, że nic tam się nie popsuje, słuchajcie. No i co? Nie wiem, powiem wam, jest to dla mnie mega stres. Tak, duża odpowiedzialność też. Nie wiem. Mam nadzieję, że podołam temu. Chciałabym naprawdę. Te dzieciaki niczemu nie są winne. Nie ich wina, że nie wiem. Trafili na takich ludzi, przez których właśnie siedzą tam, gdzie siedzą, tak? Ja od zawsze powtarzałam, że chciałabym adoptować dziecko. Od zawsze.
żeby dać takiemu maleństwu właśnie dom. Ale to różnie z ludźmi. Niektórzy po prostu są, jacy są. I nigdy by nie zaakceptowali takiego dzieciaczka. Nie wiem dlaczego. Ja tego nie rozumiem, nigdy nie zrozumiem, ale to już jest po prostu... no, nie wiem jak to powiedzieć, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. U nas w naszym kraju, z tego co się orientuję, to jak ktoś jest na przykład samotnym człowiekiem, to nie dostanie praw do dziecka. Tak, lepiej, żeby to dziecko siedziało w domu dziecka, niż miało sobie taką nową mamę i razem z nią żyło. To jest chore. Szukamy H. No już. O, teraz mamy E. Zobaczymy. 12 to szczęśliwy numerek Ani. Z kanału Niura ze Szczecina, także może. Powiem Wam, że nigdy się tak nie stresowałam. Nie zestresowałam, jak w tym momencie, kiedy dzwoni do mnie Ania. Ja myślałam, że ona sobie dzwoni tak normalnie, więc ja sobie odbieram, a Ania dzwoni do mnie na co? Na kamerkę. Ja taki stresik przeżyłam, ale już później tak, już normalnie. Ale na początku się strasznie krępowałam. No, nie wiem, nie spodziewałam się, że zadzwoni na kamerce. No, musiałam Wam to powiedzieć. Także już chyba jestem oswojona, więc jak ktoś chce zadzwonić i ze mną pogadać na kamerce, no to śmiało, walcie. Nie ma problemu. No jejku. Człowiek też tą gębę trochę przysłania, wiecie, żeby tam ludzi nie straszyć. A tu jednak takie coś. Literka ry. Mamy w ren. I szukamy. No i możecie mi napisać, co tam u Was słychać. Jak zdrówko. Piszcie co chcecie. Ja Wam już nieraz mówiłam. Piszcie co chcecie, jak tam Wasze zdrabki, jak tam Wasze gry. To co chcecie, to napiszcie, ja chętnie poczytam. Bo lubię czytać. Ry. Czy ja dobrze zdrapuję? Dobrze. O. No te omijaki to jednak wpadają. Ja nawet nie patrzę, czy wy dobrze widzicie, ale wierzę w to, że jednak dobrze widzicie. O, jeszcze tu było ry. Dy i zy nie było. Nie, teraz mamy w F. No nie widzę. Może o. Fala. Fal nie ma. Było coś takiego, że zaśpiewaj piosenkę z tym słowem. No i tam różne słowa ludzie podawali i było fala chyba. Chyba fala. No i wiecie, no jak zaśpiewać to? No po prostu fal nie ma. I to jest koniec, tak? Jezu, jak ja się śmiałam. Wiecie, ludzie tam wymyślają coś, żeby dojść do tego słowa. Trochę prześpiewać muszą, a tu nagle, wiecie, i już jest. Literka K. O matko, jeszcze Wam powiem, o czym się dowiedziałam. Czy ktoś, kto mnie ogląda, może jest z Krakowa lub bliskich okolic? Możecie mi napisać. Słuchajcie, dowiedziałam się, że w Krakowie jest restauracja Harry'ego Pottera, kawiarnia Harry'ego Pottera, dziurawy kocioł. No i teraz moim największym marzeniem, prawda, jest pojechać do dziurawego kotła. No naprawdę, kurczę, w szoku byłam. I to przez właśnie tych influencerów, czy jak to tam nazwać, youtuberów, bo Murcik wstawiła, że wykupują całe menu, no nie?
Tam podobno wszystko jest na słodko. Ale no. No to ja, ale i tak bym chciała tam pójść, nieważne co tam mają. No super, coś po prostu super. Było taki jakby zamek czy coś. Przepraszam, to chyba w Anglii jest? Coś mi się kojarzy, że chyba tam. No, Ewcia, możesz mi poprawić, jeśli oglądasz. Jeśli masz taką wiedzę, czy to tam gdzieś u was, w twoim tym kraju tam to jest. Ale coś takiego było. Powiem wam, że no tam też bym chciała pojechać. Nie ukrywam, że nie. I to chyba jeszcze lepsza frajda by była. Tylko no, język, 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 język. Mój język niestety polski, niewyparzony do tego, pyskaty, a z angielskim to nie ma nic wspólnego. Ale kurczę, myślę, że jak ktoś by mi powiedział: słuchaj, Natala, masz tam 2 miesiące, za 2 miesiące cię tam zabiorę, o ile będziesz potrafiła się z ludźmi dogadać, no to myślę, że jakbym przysiadła, to jakieś hisnamy is bym złapała. No takie podstawy, nie wiem, przywitać się czy coś, no to wiadomo, umiem przedstawić się, kurczę. Bo to są od podstawówki ludzi takiego czegoś uczą. No ale u nas, jak my mieliśmy z panem Mudzinem zmiany, to nie było rasistowskie, po prostu taka była jego ksywka. I to nie ja wymyśliłam. To on uczył nas. Ale mi się ziewa. On uczył nas, słuchajcie, angielskiego w ten sposób. Jak jest, wypisz rodzaje listów. I trzeba było wypisać, że jest formalny, nieformalny, urzędowy, coś tam. Wiecie, o co chodzi? I wszystko po polsku. I czasami żeśmy się zastanawiali, kto kogo uczy. Czy on uczy nas, czy my uczymy jego polskiego. Listy po polsku pisaliśmy, on to sprawdzał. I albo było dobrze, albo niedobrze. No i wiecie. Pamiętam, kiedyś zrobiłam pracę domową. No i on tak sprawdza, sprawdza. Cmoka. Ci plus. No, mówię 3 plus. Dobra ocena. Czekajcie, bo się pogubię, zaraz nie zdrapię. 3 plus dobra ocena, więc ja taka zadowolona z siebie. Myślę sobie, pewnie coś tam było źle. Ale wiadomo, wszystko z translatora szło. Więc no super. I taka zadowolona stawiam te 3 z plusem. No nie? 3 z plusem. On tak podchodzi, patrzy się. Nie, nie, nie. Ci plus. I staje i tak. Plus, plus, plus. Ci plus. Od tamtej pory, nawet jak on stawiał ocenę, to ludzie nie wiedzieli, czy to ocena. Czy znowu jakieś te. No i ogólnie tych plusów się tam człowiek nazbierał trochę, no nie? No i zadowoleni byliśmy. Ale dzisiaj ziewam. Nie wyspałam się, przepraszam. Albo po prostu mi się wydaje, że za długo spałam. Bo ja naprawdę długo spałam i może dlatego tak ziewam. No i tyle tych plusów człowiek miał. Ja to byłam szczęśliwa, no bo tak sobie przeliczyłam, że może to będzie tak jak w gimnazjum, czy tam w podstawówce, że uzbierasz tam, nie wiem, 5 plusów, masz piątkę, no niech będzie 10 plusów na piątkę, no to i tak się opłaca, więc wszystko super pięknie, elegancko tego. No i on tak pyta się chłopaków, ile masz plus? No, kumpel mówi, no 2, pała. Mówię, o, grubo. Ile masz plus? No, nie mam nic, pała. No to było wiadome, prawda? No jakoś tak, słuchajcie, no dziewczyna tam jedna miała jakoś tak dużo bardzo, bo ona taki typ kujona, o, tak się wyrażę. No ale sobie myślę, no słuchajcie, no tyle miała tego, zasłużyła na dobrą ocenę. Na czwórkę może się człowiek załapie. On się mnie pyta, ile masz plus. Ja tam miałam koło 30, myślę, tych plusów, więc już zadowolona, a on mówi:
2 minus minus. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Nie muszę wam tłumaczyć. Coś koło 30 tych plusów miałam. I dostałam 2 minus minus. Ale zdałam. To najważniejsze, że się udało zdać. Ale system oceniania po prostu był masakryczny i tragiczny. Tym bardziej, że jak, nie wiem, człowiek chciał coś przeczytać, to nie można się było posłuchać jego, jak on czyta. On czytał z takim akcentem, że nie można go było zrozumieć. No ale co? Teraz fajnie było powspominać, pośmiać się, o tupę pominąć. No nie? No śmiesznie. Po co będę ciągle o pracy mówić, jak ja, kochani, mogę wam opowiadać też o szkole. Nie, no fajnie było. I tak jak tyle ludzi mówi, że o, wróciłabym do szkoły, coś tam. Powiem wam, że ja bym do szkoły nie wróciła, nie chciałabym wrócić. Ja nie potrafię się zebrać w sobie, żeby iść gdzieś dalej, zrobić jakąkolwiek szkołę, bo ja tak bardzo nie lubiłam szkoły. Do tego stopnia, powiem wam. Tu mieliśmy D, to zostaje Z i A. A nie wpadnie, bo za dużo słów pewnie da. Chociaż zobaczymy, na razie tu nic. O, już mamy jedno słowo. Coś tam się utworzyło. O, tutaj teraz O by było takie, co za dużo słów tworzy. N, dobra, mam, tu mam. Jestem pociągająca, bo coś czuję, że katar mnie nadłapuje. I tym nosem... Niedobrze, bardzo niedobrze. O nie dadzą. O nie dadzą, bo za dużo słów. Albo dadzą i będziemy bogate z Wandzią. Podzielimy się pół na pół. No co, sprawiedliwie przynajmniej by było. Byśmy tak trafiły z Wandzią 150 tysięcy, to i ona ustawiona i ja rzucam lotos w cholerę. Już nikt by mnie w życiu nie skojarzył z lotosem. Nie no, pewnie tak każdy by mnie kojarzył. To ta, co pracowała na lotosie. Niedobrze. Tak źle i tak niedobrze. Kolejna to jest literka Z, więc tylko A brakuje do bonusu. I żeby się nie łudzić z tym bonusem, to trzeba sprawdzić. Tu w bonusie jest 50 złotych. Czyli co? Marne szanse. Nie będzie tego A. Z. Z mam tu. Dobra. Tutaj. I tutaj. Zobaczcie, te oby zrobiło taką robotę. Jestem w szoku. G nie było? Nie. Z. No nie widzę. Okej. Teraz literka W. W mam tutaj. No, mam katar. Mam katar, bo po prostu już czuję, że nie mogę za długo głowy w dół tak przechylać jak teraz. A ile nagrywam? O, 18 minut. No właśnie o tym mówię. Człowiek tu usiądzie, zagada się i to tyle trwa. Bo... I co? O. O matko. Coś chyba się pomyliłam. Jeszcze D, Z, I, U, R, A. Zobaczcie, 5 dych w bonusie. O matko kochana, Wandziu, ale się cieszę. Ale się cieszę, matko kochana. No nie spodziewałam się, naprawdę. Szok. No szok. Ale fajnie, bardzo się cieszę.
No, naprawdę. Kurczę. I tu wiecie, już człowiek zdrapuje. A, 5 dych to nie dadzą. A tu wpada. No super. Od razu dzień jakiś taki lepszy. Tutaj mamy A. No, ale ja widziałam na innych kanałach, że Wandzia ma dobrą rękę do zdrapek. I tu proszę bardzo. No super. O matko, a naprawdę się cieszę. Dziękuję Ci pięknie za taką szczęśliwą zdrapeczkę. O. Tu mamy słowo. No i to by było na... A, jeszcze tu. Ale to i tak by było na tyle, bo tutaj już nic więcej nie wpada. No i ja teraz nie wiem, czy ja znam kontrolne na 50 zł. Nic chyba nie pominęłam, wiecie? Znaczy jak coś pominę... O! Chyba nic nie pominęłam, wiecie? A! I tutaj A. No to nie wiecie, pominęło mi to dużo. Widzę. No ale super, no kurczę, taki bonusik. 5 dyszek. Ja tak sobie drapię R. No to tak by było chyba, co? Byłoby, nie byłoby. No nie spodziewałam się. Naprawdę się nie spodziewałam. Zobaczcie. No piękny bonus. No takie dziury to ja lubię. O, ale fajnie. No dobra, już nie będę tak przedłużać, słuchajcie. Wandzi bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj dostałam karteczkę właśnie. Więc no dziękuję bardzo i Was bardzo proszę o serduszka. YouTube wyłącza mi non-stop komentarze. Ja je włączę i po prostu wystarczy, że nie spojrzę w ciągu dnia. To jak mi ktoś nie napisze, że mam wyłączone, to ja po prostu tego nie wiem. Także nie wiem, uwzięli się chyba na mnie. A ja też będąc w pracy nie wchodzę za często, nie zaglądam, nie mam kiedy tego kontrolować. Także no tutaj o Justynce bardzo dziękuję za to, że mi piszesz. Ani też bardzo dziękuję, tak, za to, że mnie informujecie. No wszystkim, którzy mnie informują, Andrzejowi, Michaś nawet pisał, także dzięki Wam za takie info, bo ja wtedy wiem, że muszę włączyć i żeby tam lecieć, zobaczyć, a już czasami w pewnym momencie jestem tak zdenerwowana, że mówię, dobra, jak wyłączają, to niech będzie wyłączone. Ale no, ale ja lubię Wasze komentarze, więc chciałabym, żeby były włączone. Także co? Zapraszam Was na kolejny odcinek. Piszcie mi koniecznie w komentarzu, czy ruszamy z konkursem. Jeżeli będziecie na tak, że już możemy ruszać, powoli zaczynać, to po prostu ogłoszę, tam mówię, no to będzie spory kawałek czasu, więc to naprawdę bez takiego zbytniego pośpiechu. Ja chcę sobie wcześniej wszystko... O! Widać. Ja chcę sobie bez pośpiechu wszystko ponagrywać, powolutku, bo ja też jak będę pracowała, a te rywalizacje będę chciała wrzucać tak jak wtedy dzień dnia, bo będę wrzucała to w grudniu, od 1 grudnia. Także piszcie, czy chcecie w ogóle, napiszcie mi, czy wy będziecie brać udział, bo to też jest istotne, czy chcecie wziąć udział i czy chcecie, żebym już z tym wystartowała. No i co, trzymam tutaj swoją Nesti, którą już wypiłam, a chciałam się czegoś napić i uciekam. Miłego dnia, kochani moi, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa, pa!